Co zdaniem Wojciecha Cejrowskiego jest powodem, dla którego Donald Trump przyjeżdża do Polski jako do pierwszego państwa europejskiego, z wyjątkiem Watykanu, w którym już był? Po pierwsze, on reprezentuje interesy Amerykanów i powiedział to i w kampanii wyborczej, że tak będzie robił. Nie interesy jakieś ogólne świata czy czegoś tam, tylko Ameryki i Amerykanów. W przemówieniu inauguracyjnym powiedział to samo i w tej chwili reprezentuje interes amerykański. Interes amerykański to jest osłabienie IV Rzeszy, która rośnie w siłę, zaczęła wierzgać Amerykanom. Amerykanie się wycofali ze stref okupacyjnych w Niemczech i pozwolili Niemcom odtworzyć armię. Okazało się, że to jest błąd. Po II wojnie światowej nie mieli prawa mieć armii własnej, tak jak Japończycy przez wiele lat. To był błąd. Niemcy rosną w siłę i Trump teraz puścił wojska dużo NATO, przesunął Trump do krajów nadbałtyckich, żeby w okręgu kaliningradzkim siedziało. Nie boi się wchodzić w konflikty lotnicze i nad Bałtykiem, i nad Syrią przeciwko Rosji. Osłabia Niemców i Polska jest idealnym miejscem. Polskę chwalił, pamiętajmy, wielokrotnie za to, że Polska robi wszystko, do czego się zobowiązała w NATO. Żaden inny członek NATO nie robi wszystkiego, do czego się zobowiązał. Tylko Polska i Stany Zjednoczone. Wojciech Cejrowski, dziękuję uprzejmie.